przy okazji pisania w połowie powieści, jadąc metrem, zwróciłem uwagę na kilka osób, które czytały książki, i dotarło do mnie wtedy, że poświęcają swój czas. Siedzą i czytają, że poświęcają swój czas, kawałek swojego życia, i to dotarło do mnie jako taka informacja, że muszę tutaj dołożyć starań, żeby nie stracili tego kawałka, że to trzeba docenić, że ktoś usiadł i wpadł na pomysł, że 20-30 minut swojego życia w tym takim zegarze biegnącym bez przerwy poświęci na to, żeby odkodowywać czyjeś emocje, zdarzenia, historie itd., itd.